Adam Gładysz, druga runda Volkswagen Castrol Cup na torze Euro Speedway Lousy Drink. W tej chwili mamy onboard samochodu Jeffrey Krugera, który uzyskał najlepszy czas podczas pierwszego treningu. Długa prosta, piąty bieg, mocne hamowanie do czwartego biegu, bardzo szybki lewy zakręt, który przechodzi za chwilę w prawy, bardzo szybki i lewy na trzecim biegu, mocno tutaj tniemy tralkę. Hamowanie do prawego zakrętu, również mocno tniemy tralki, bo to jest sekwencja prawy, lewy i wychodzimy z lewego zakrętu na trzecim biegu pod bandę. Czwarty bieg, kawałek dłuższej prostej. Bardzo ważne dohamowanie do lewego nawrotu. Tutaj jest bardzo ważny zakręt, ponieważ to jest jakby sekwencja, która zaraz przechodzi w prawy, bardzo długi zakręt na czwartym biegu, niezwykle istotnym, na którym można naprawdę wiele stracić i wiele zyskać czasu. Wyjście na czwartym biegu, wrzucamy piątkę, którą dokręcamy dość mocno do prawie 190 na godzinę. Mocne hamowanie, z piątki przechodzimy na trójkę, lewy, bardzo ciasny zakręt. Potem czwórka, prawy zakręt, przejeżdżamy go bez odjęcia na pełnym gazie. Hamowanie do ostatniej sekwencji zakrętów. Prawy, bardzo ważny zakręt, który przechodzi za chwilę w lewy, gdzie wychodzimy już na ostatnim prostą startową na torze Euro Speedway. Lousy jest niezwykle istotny, ponieważ jest to bardzo długi lewy zakręt, gdzie wyjście pozwoli uzyskać jak najlepszy czas. I Jeffrey Kruger wygrał pierwszy trening Volkswagen Castrol Cup podczas drugiej rundy.